O tym, jak szybko rozwiążesz swoje biznesowe problemy, zdecyduje jakość Twojego zespołu. Dziś o tym, jak budować te dobre, co w tym przeszkadza i jak znaleźć rozwiązanie problemu, gdy jedynym członkiem zespołu jesteś Ty. Zaczynajmy. Cześć, z tej strony Łukasz Chodorowicz, a to jest podcast Marketing z Głową. Podcast, w którym zajmujemy się klientologią. Klientologia to połączenie marketingu i psychologii konsumenta i sprawdza się wszędzie tam, gdzie tradycyjny marketing zawodzi. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z Głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów tradycyjnie w opisie tego odcinka podcastu. A jeżeli rzadko zaglądasz do skrzynki odbiorczej i więcej czasu spędzasz na Facebooku, to dołącz do naszej grupy facebookowej oczywiście. Link również w opisie tego odcinka podcastu. To co? Zatrzymaj podcast, zapisz się do newsletterów albo dołącz do grupy, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? Świetnie. W takim razie do dzisiejszego tematu. Miała być następnym Steve'em Jobsem, ale skończyła w więzieniu. Tak w jednym zdaniu maluje się historia Elizabeth Holmes, która w 2022 roku została skazana za oszustwo. Chcesz wiedzieć, co przeskrobała i jaki to ma związek z Twoim zespołem? Cofnijmy się do roku 2003. 19-letnia Elizabeth Holmes przerywa studia chemiczne na Uniwersytecie Stanforda. Kobieta postanawia, podobnie jak Steve Jobs, założyć własną firmę. Nazwa Theranos jest połączeniem dwóch słów. Therapy, terapia i diagnosis, diagnoza. Młoda przedsiębiorczyni wierzy, że uda jej się zrewolucjonizować te dwa obszary medycyny. Rozpoczyna pracę nad urządzeniem do szybkiego i taniego badania krwi. Mija 10 lat. Jest rok 2013. Theranos z kilkuosobowego startupu zmienia się w spółkę. Przewodzi jej oczywiście Holmes, ale nie sama. W radzie nadzorczej zasiadają między innymi Henry Kissinger, Jim Mattis i William Perry. Te nazwiska mogą ci niewiele mówić, ale sporo je łączy. Co dokładnie? O tym za moment. Na razie wróćmy do młodziutkiej przedsiębiorczyni. Jesteśmy na konferencji prasowej, podczas której w blasku fleszy Elizabeth Holmes przedstawia Edisona, przenośne laboratorium wielkości komputera, które potrafi zdiagnozować między innymi cukrzycę, choroby serca i nowotwory. A to wszystko z jednej tylko kropli krwi. Urządzenie będzie dostępne w sklepach oraz aptekach, a diagnostyka stanie się prosta i wygodna jak wywoływanie zdjęć w Rossmanie. Jest jednak jedno ale. Potrzeba inwestorów, którzy sfinansują produkcję. Elizabeth Holmes w rok zbiera 700 milionów dolarów. Spore sumy w Theranos inwestują między innymi potentat mediowy Rupert Murdoch, sekretarz edukacji USA Betsy DeVos oraz założyciel Oracle'a Cary Ellison. Dwa lata później, w 2015 roku, prace nad Edisonem nadal trwają, a inwestorzy zaczynają się niecierpliwić. Sprawie przygląda się reporter śledczy John Kerry i ujawnia, że urządzenie nigdy nie działało tak, jak zapewniała Holmes.
Edison nie zdiagnozował ani jednej kropli krwi. Krew badano w tradycyjnych laboratoriach, a wyniki podkładano do cudownego wynalazku. Czar prysł, miliony przepadły, a nadzieje na bezbolesną i szybką diagnostykę umarły. Jedyne co Elizabeth Holmes zarobiła, to 11 lat odsiadki. Reporter John Kerry nie przerywał jednak śledztwa. Zrozumiał, jak założycielka Theranos oszukała inwestorów. Historia pamięta wiele nazwisk, które złapały się na obietnicę szybkiego zysku. Głowił się jednak, jak kobiecie udało się oszukać ludzi, którzy mieli praktycznie taką samą władzę w firmie jak ona, czyli radę nadzorczą. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zajrzeć w całkowicie inne miejsce. Zostawmy na moment świat biznesu i pogadajmy o biologii. Tu znajdziemy sporo przydatnych informacji, które pomogą rozwiązać tajemnicę Theranos i okażą się bezcenne dla Twojej firmy. Kojarzenie krewniacze, tak zwany inbreeding, to rozmnażanie między blisko spokrewnionymi przedstawicielami gatunku. Dzięki temu, w kontrolowanych warunkach, hodowcy mogą utrwalić i wzmocnić cenne cechy zwierząt. Na przykład kapitalny węch łowiecki u psów rasy Pointer. Jednak w niekontrolowanych warunkach łączenie ze sobą tych samych genów prowadzi do patologii. Brak różnorodności genetycznej wzmacnia nie tylko mocne strony zwierzęcia, ale uwypukla również wady. Wśród gepardów na całym świecie krążą ściśle spokrewnione geny. Dlatego zwierzęta mają obniżoną odporność, są chorowite, a niewielka infekcja może je zabić. Ten sam problem spotyka inne zwierzęta żyjące w odizolowanych grupach. Wilki na wyspie Isle Royale praktycznie wyginęły z powodu braku różnorodności, która wywołała wady genetyczne. Co jednak ma wspólnego kojarzenie krewniacze z Theranos i jej radą nadzorczą? I co ważniejsze, jak to wszystko ma się do Twojej firmy? Pogadajmy o tym. W Radzie Theranos zasiadało 12 mężczyzn. Głównie byli politycy i kilku emerytowanych wojskowych. Wśród nich byli sekretarz stanu, generałowie piechoty morskiej, senatorowie i sekretarz obrony. Widzisz podobieństwa? Było ich więcej. Na przykład średnia wieku Rady wynosiła 80 lat. Jej członkom brakowało doświadczenia naukowego. Wszyscy byli typowymi starszymi panami z elit. Chciałoby się powiedzieć, zamkniętymi na świat wilkami. Tak, dokładnie jak te z wyspy Isle Royale. Zamieńmy na moment geny na pomysły. One również krążą i mogą się mieszać. A o ich kondycji świadczy różnorodność. Wspomniany wcześniej Steve Jobs powiedział, że nowe pomysły są po prostu połączeniem kilku dobrze znanych idei. Później wziął telefon, tablet, odtwarzacz muzyki, nawigację samochodową i połączył je. Tak powstał iPhone. Brak różnorodnych pomysłów i poglądów prowadzi do intelektualnego inbreedingu. Dokładnie to dotknęło Radę Nadzorczą Theranos. Podobni do siebie mężczyźni stworzyli hermetyczną grupę o ograniczonych perspektywach. Elizabeth Holmes nie musiała nawet specjalnie ukrywać przed nimi oszustwa. W tym momencie pierwszy z trzech elementów naszej układanki trafia na właściwe miejsce.
chcesz tworzyć zespoły, które lepiej rozwiązują problemy i podejmują trafniejsze decyzje? Zadbaj o różnorodność. W 2006 roku Netflix ogłosił konkurs na algorytm, który będzie lepiej typował filmy i seriale, które mogą spodobać się użytkownikowi. O nagrodę, która wynosiła okrągły $1 000 000, mógł powalczyć każdy. Netflix ustawił poprzeczkę wysoko, bo zwycięzca musiał poprawić algorytm o przynajmniej 10%. Dlatego, żeby zmotywować uczestników, firma ufundowała mniejsze nagrody dla osób, które w każdym roku osiągną najwyższy wynik. W ciągu 3 lat swoje poprawki zgłosiło 40 tysięcy zespołów. Drużyny składały się ze szkolnych kolegów, znajomych z pracy, zaprzyjaźnionych hobbystów. W obrębie grupy ludzi łączyły te same zainteresowania. W 2006 roku nagrodę pocieszenia zgarnęli matematycy, rok później statystycy, a w następnym fizycy. Jednak żaden zespół nie zbliżył się nawet do wyniku 10%. Aż do roku 2009, gdy $1 000 000 zgarnął zespół Belcourse Programming Chaos. To był team inny niż wszystkie. Jego członkowie mieszkali w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, Izraelu. Pochodzili z różnych środowisk i każdy wniósł do zespołu własną perspektywę i unikalny zestaw kompetencji. Od matematyki przez statystykę na sztucznej inteligencji kończąc. Różnorodna grupa to stały dopływ świeżych pomysłów. Dlatego dbaj o to, aby w burzach mózgu zderzały się idee i perspektywy różnych osób. Zamknij w jednym pomieszczeniu handlowców, marketerów, HR-owców oraz ludzi z IT i obserwuj, jak rodzą się wspaniałe pomysły. Czy różnorodny zespół wystarczy, aby lepiej rozwiązywać problemy i podejmować mądrzejsze decyzje? Nie. Jest jeszcze jedna przeszkoda, którą musisz usunąć. Jesteś nią ty. Sierpnia 1997 roku samolot linii Korean Air zbacza z kursu i rozbija się na zboczu wzgórza Nimitz Hill. Ginie 229 osób. Przyczyna? Jak to zwykle bywa, jest ich kilka. Ale komisja do badań przyczyn katastrof lotniczych jako główną wskazuje zjawisko ze świata psychologii kognitywnej. Efekt autorytetu to skrzywienie poznawcze, pod wpływem którego ludzie ulegają osobom postawionym wyżej od siebie. Pod wpływem efektu autorytetu podwładni przestają kwestionować decyzje przełożonych, nawet jeśli są one niewłaściwe. To zjawisko jest szczególnie silne w społeczeństwach o wysokim dystansie władzy. Korea to jeden z tych krajów. Zapis z czarnych skrzynek lotu Korean Air nie pozostawia złudzeń. Pierwszy oficer i inżynier pokładowy zauważyli, że samolot zboczył z kursu, ale nie odważyli się zakwestionować decyzji kapitana. Zdarzyło ci się czytać książkę Simona Sineka Liderzy jedzą na końcu? Jeśli nie, to nadrób. Czuję, że ci się spodoba. Jeśli książkę znasz, to wiesz, że jej osią jest myśl, według której liderzy bywają nieświadomi wpływu, jaki mają na grupy, którym przewodzą. Kapitan tragicznego lotu Korean Air był jednym z takich liderów. Simon Sinek twierdzi, że osoby zajmujące w organizacjach wyższe szczeble powinny czasem z nich schodzić i siadać do stołu jako ostatnie. Tę metaforą sugeruje, że należy dać pierwszeństwo podwładnym, a samemu zabrać głos na końcu. Lee Iacocca,
legendarny menadżer Forda, zapytany kiedyś o przepis na sukces, odpowiedział: zatrudniam właściwych ludzi i nie wchodzę im w drogę. Ty zrób to samo. Zanim podzielisz się z zespołem swoim pomysłem, nie wątpię, że będzie świetny, pozwól wypowiedzieć się innym ludziom. Chcecie obniżyć liczbę reklamacji? Przedstaw grupie problem, ale nie sugeruj odpowiedzi. Możesz usiąść z boku, ale najlepiej, jeśli wyjdziesz ze spotkania. Zrób sobie kawę albo dwie i wróć za pół godziny. Jeśli zdecydujesz się zabrać głos jako ostatni, zminimalizujesz wpływ, jaki masz na członków zespołu, a pomysły, które będą na ciebie czekać, pozytywnie cię zaskoczą. Masz moje słowo. Co jednak, jeśli powyższe rady na nic się zdadzą, bo masz problem, którego nie potrafisz rozwiązać, ale twój cały zespół to ty? Spokojnie. I z tym sobie poradzimy. Wyobraź sobie, że produkujesz pastę do zębów z fluorem. Podczas upychania pasty w tubce fluor ulatnia się. Praktycznie widzisz, jak złotówki uciekają do atmosfery. Co robisz? Oczywiście próbujesz rozwiązać problem na własną rękę. Jednak szybko dochodzisz do wniosku, że bez przerwy krążysz wokół tych samych pomysłów, które prowadzą donikąd. W takiej samej sytuacji w 2009 roku była firma Colgate Palmolive. Ze względu na brak nowych pomysłów, firma postanowiła zwrócić się o pomoc na zewnątrz. Innocentive to Allegro dla rozwiązywania problemów. Firmy wystawiają tu swoje problemy i czekają na oferty osób, które mogą pomóc je rozwiązać. Colgate Palmolive znalazło rozwiązanie w ciągu jednego dnia. Zgłosił je Edward Mielczarek, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Mężczyzna później przyznał, że wiedział, co należy zrobić, nim skończył czytać opis problemu. Jak to możliwe? Edward Mielczarek nie był chemikiem, nie był nawet naukowcem. Był elektrykiem, człowiekiem spoza branży. Chris Clearfield, autor książki Meltdown, nazywa takich ludzi obcymi w obcym kraju. Unikalna perspektywa obcych sprawia, że nie mają oni błędnych przekonań i utartych wzorców myślenia charakterystycznych dla ludzi z branży. Księgowa może nie wiedzieć, jak przyciągnąć nowych klientów, bo szuka odpowiedzi w liczbach. Cukiernik nie zauważy, że traci klientów z powodu kiepskiej lokalizacji, bo szuka przyczyn w cieście. W myśl zasady, która mówi, jeśli wszystkim, czym dysponujesz, jest młotek, to wszędzie widzisz gwoździe, księgowa, cukiernik i każdy przedsiębiorca poruszają się po ścieżkach, które znają najlepiej. Dlatego właśnie warto szukać pomocy na zewnątrz. Pytaj o zdanie osób, które znają twoją branżę, ale nie są z nią ściśle związane. Przedstaw im swój problem i zapytaj, jakie pomysły przychodzą im do głowy. Jeśli jesteś jedynym członkiem swojego zespołu, pomocne okażą się również konsultacje z osobami spoza branży. W tym wypadku znajomość twojej branży wcale nie musi być atutem. Pamiętaj o tym. Trzymam kciuki za ciebie, twój zespół i za owocne rozwiązywanie waszych problemów. Ale chcę ci to jeszcze bardziej ułatwić. Ale zanim zdradzę, co dokładnie dla ciebie przygotowałem, mam dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek może się przydać, tak samo jak tobie, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w WhatsAppie, w mailu, jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify lub oglądasz na YouTubie, zasubskrybuj podcast Marketing z Głową i wystaw pod nim recenzję. Obie te rzeczy zajmą ci chwilę,
A dzięki temu, co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A w opisie dzisiejszego odcinka podcastu znajdziesz link do metody Scamper. Metoda Scamper pomoże Ci wygenerować więcej kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań Twoich problemów. Brzmi interesująco? Zajrzyj do opisu. A na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer 1 w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!